Witam. A więc w tym filmie porozmawiam o tym, czy skiny odczuły to, co zrobił Buff. Bo wydaje mi się, że to raczej to będzie powód tego, co za chwilę zobaczycie na ekranach swych, a nie nic innego. Znaczy to, co zrobił Buff, nie jest powodem, dla którego znajduje się tu skin Smanki. W ogóle, zobaczcie, bo wypłacałem sobie skiny, nie tylko te, bo jest ich jeszcze więcej u mnie w ekwipunku. Raczej już tu na markecie. I to są skiny, które będą, one są około za 90% Steama na skins Monkey, przy oczywiście zakupie ich. No i te skiny się będą, no widzicie, no Ice Cold WW. On kosztował na skins Monkey 54 zł? 54 chyba, tak? Za to na Steamie kosztuje 64 na przykład. I te skiny, ja ich będę łapał coraz więcej, nie? Bo to mówię, że taka będzie seria. No i sobie jakby je będziemy sprzedawać na markecie. Będę wam to pokazywał, jak to śmiga. Cel jest taki, żeby na jednym skinie robić minimum 4%. Na tych skinach się robi w okolicach czasami 7%, tak jak na Ice Coldzie to w ogóle 10%. Przy wpłacie, nie przy wypłacie. Przy wpłacie. Bo wpłacam to, co jest tanio na Steamie, a drogo na Skinsmanki. To jest moja korzyść, a potem wypłacam to, co po prowizji da mi 1:1. Tak jakby. No, więc taka seria będzie. Jak sobie chcecie z tego korzystać, to zachęcam do szukania tego i próbowania również. A też crafty można wysnajpić. Też będziemy to robić. Także mam nadzieję, że taka inicjatywa będzie spoko. Zobaczę jeszcze, czy mamy jakiegoś gnata do wpłaty. Sorki, że ten, że tak długo. Ale no. No Prince Stream tak spadł na małpie. Masakra. Skamują biednego człowieka. Tragedia. Dobra. Lecimy. A więc. Skiny do AK-47 i innych też itemów se dupły. Jak mocno se dupły? No tak bym powiedział, że w granicach 30% to nie, ale jest to dupnięcie na zasadzie liquidity spadło, ceny spadły. O, tak bym to nazwał. Tu na przykład było normalnie 1600 nawet w pewnym momencie, jak ja patrzyłem, na kałachu, a tu co? 1300, 1400, no właśnie. Dalej, AK Asimov 305, to już powoli wraca do normy. Było 315-320, w dołku było 280, jeżeli chodzi o AK Asimov. Minimal wear to nie będę pokazywał, chociaż nie, no pokażę, bo było 700 w pewnym momencie i to tak nawet dosyć stale. Potem był zjazd ogromny, no i teraz się trzyma na takim poziomie, powiedzmy sobie, że całkiem spoko. O. Mglisty front, tutaj było 350, to było takie normalne, 350-370 za mglistego fronta chodziło. Potem spadło w ogóle do 310 i znowu leci, mam nadzieję, że do 370. Coś na tej zasadzie. To już pokazywałem. Tak, teraz Neonowa Rewolucja, to jest w ogóle ciekawy skin, bo on zrobił niesamowity profit w ciągu ostatniego miesiąca. W sensie on w ogóle z 270 poleciał na 350 jakoś. Nie pamiętam go nigdy za więcej niż 350. I teraz się wycofał do 330. Tak się wydarzyło. To nie są jakieś kolosalne zmiany. Wiem o tym. Ale wydaje mi się ogólnie... to w ogóle jest kolejny gnat. Nie będę o nim jeszcze mówił. Potem zobaczycie. Ogólnie rzecz biorąc, to nie są jakieś takie zmiany na zasadzie... O, tego jeszcze nie widziałem, bo to nowa. To nie są zmiany na zasadzie, że chuj wie, co tu się stało, nie? Tylko to jest takie właśnie wycofanie się tego rynku lekko. On się troszeczkę, minimalnie, tak jakby zapadł przez te zmiany, które się tu wydarzyły. Zresztą sami widzicie, że tu jest jakby takie... No jest ten dołek. Jest ten dołek, który się tu wydarzył. No i po prostu ja, jakby, z perspektywy patrzenia na ten rynek, mam nadzieję, że w tym momencie już będą nas czekać raczej takie fajniejsze rzeczy, niżeli były jeszcze przed momentem. Że za chwilę po prostu zacznie się dziać dobrze na tym rynku.
Chociaż już się zaczyna powoli. Nie uświadczymy. Tu jest na przykład moja największa wtopa, jaką zrobiłem, to trzeba przyznać. No, ja jakby poszalałem. Bo te rękawice były na małpie za 530 zł. No a na Steamie były za 600. No to mówię, a kurwa wezmę. I one były za te pieniądze gdzieś tu. Coś takiego. One nawet po tyle były w stanie schodzić, dlatego zaufałem. Zaufałem intuicji. Nie, one były... Ej, tu chyba wziąłem, czy tu je gdzieś zabrałem. No i wystawiłem je za 580. I to się dopiero, kurwa, spierdoliło. Do 400. To jest ten, tak zwane unlucky. No, to tak nazwę. Więc są też, jakby to powiedzieć, duże przegrane. Są małe przegrane. I są średnie przegrane. Że tak to powiem. Wygranych. Wygrane są wtedy, jeżeli ktoś kupował na tym dołku na Steamie. Chociaż trzeba przyznać, że trzeba było mieć trochę jajec, żeby wtedy kupować na Steamie. Nie powiem, że nie. Trzeba było, bo to, żeby wtedy kupować na Steamie, to wymagało tego, żeby albo ktoś nie miał pieniędzy na buffie, albo żeby wyjął pieniądze z buffa jak najszybciej, albo, nie wiem, dalej je trzyma, nie mam zielonego pojęcia, ale żeby on nie robił żadnych przerzutów na Steama z buffa, które nawet by się opłacały, tylko on by miał pieniądze po prostu na Steamie i siedział i by to kupował. Przy czym też nie wiem, na ilu itemach to by rzeczywiście wyszło na plus po prowizjach i tak dalej, bo to też jest jakby druga kwestia. Chociaż spodziewam się, że jakby jeżeli USPA Print Stream kupisz za 160 zł, on urośnie do 190, no to tak jakby anyway zarobiłeś, nie? W sensie nieważne, czy nawet prowizja ci zeżre to wszystko na Steamie, to i tak anyway zarobiłeś. Bo niby prowizja ci wszystko zeżarła, ale gdybyś tego print streama wystawił na jakiejś stronie typu CS Float, to najprawdopodobniej tak jakby twoje... Ten twój... Tak jakby... Jeżeli wyjmiesz te pieniądze w jakichś innych itemach, to dostaniesz więcej, niż na samym początku miałeś, nie? Że będziesz w stanie mieć większą siłę nabywczą uzyskaną w ten sposób. Więc to ogólnie działa. I to jest też dla mnie ciekawe, że pan Liquid Fire tak mocno oddalił się od Jezusa. A to dobrze w sumie, fajnie, bo to jest taka głupota, kurwa, tych ludzi. Nie powiem, że nie, to jest maksymalna w ogóle głupota. Że oni najpierw pompują jakąś cenę, naprawdę do jakichś niebywałych rozmiarów. Potem się nagle okazuje, że no my żartowali, chłopacy. To tak nie do końca i tak dalej, że nie, no jednak jajcował, nie ten, nie bez przesady, xddd, coś takiego. Potem ta cena się wypierdala, znowu jest przestrzeń, żeby zrobić zakupy, chociaż na Liquid Fire pewnie to jest rozsądny poziom, żeby kupować Liquid Fire, to będzie 45, a każdy rozsądny wie, że ta naklejka... Jakby po tej historii, którą ma, to 45, no to jest dosyć odklejona cena. Ale nie widzę możliwości, żeby ona spadła poniżej tego. Nie? Przynajmniej na razie, póki ten buy order stoi. To 45 się wydaje rozsądne. Nawet nie powinno się dać za tyle kupić. A znając życie, to będzie tak, że ona jakby postoi się na 50 i potem jebnie na przykład 75. Pewnie ta. Ciekawi mnie, kiedy będzie ATH tej naklejki. Bo nie sądzę, aby... Kurwa, i zależy teraz, czy to będzie tak, no bo to tak może być, że ludzie z Europy nie będą supplyować tych naklejek na buffa, wobec tego tych naklejek na buffie będzie mniej, a jeżeli Chińczycy będą sobie chcieli kupować, to będą musieli je wykupywać od innych Chińczyków, a tych naklejek po prostu ci Chińczycy nie będą mieli jakoś bardzo dużo, więc ta naklejka będzie ogólnie w dosyć dużych cenach i po prostu to będzie stymulowało ten popyt, bo potem jakby buff się przełoży na CS Float, GamerPay'a i inne markety. Ta naklejka nagle zacznie kosztować 50 zł na buffie, zacznie kosztować 50 zł na każdym markecie i potem ona po prostu przełoży się na te, powiedzmy, 75 na Steamie. Czy może bardziej to będzie coś na zasadzie, że ona już w tym momencie po prostu wyprzeda się na buy orderach, te co ma,
opadnie, spadnie sobie do 40 i tak będzie już kurwa leciała, jebnie potem na 35 czy 33 z takim najniższym poziomem i po prostu jakby wtedy już se wejdzie w stagnację jakąś na jakiś dosyć długi okres i po w ogóle jakby jakimś tam oddalonym horyzoncie czasu się weźmie i znowu ktoś o niej przypomni i wypierdoli. Ciekawi mnie, która z tych opcji będzie bardziej realna. Według mnie ta pierwsza, bo jakby wydaje mi się, że to jest na tyle duża zmiana w podaży na buffie tego typu główien, jak to, że to po prostu będzie miało większy impact. Ale się zobaczy. Dobra. Czy mamy coś jeszcze do dodania o dzisiejszym stanie rynku? Klucze są drogie. To jest ciekawe. A w ogóle na małpie jest zwiększona cena kluczy. Aktualnie. Do wpłaty. Nie wiem, czy komuś to jest potrzebne, żeby tak robić. W sensie nie wiem, czy ktoś jest tym zainteresowany. Ale ta cena powinna być w okolicach 1 do 1 Steam. Więc nie wiem, jakby rzucam po prostu, że jakby coś takiego tam ma miejsce, nie? No. To tyle. Trzymajcie się. Jo.